Cześć! W tym odcinku zadań praktycznych pokażę Wam, jak rozwiązać problemy, które możecie napotkać podczas nakładania tekstury na Wasz model. Mamy tutaj podstawowy prymityw geometryczny, czyli box. Po polsku jest to prostopodłościan, ale w tym przypadku, ponieważ ma wszystkie ściany równe, jest to sześcian. Nałożyłem już na jego powierzchnię wcześniej teksturę w formie szachownicy przy pomocy modyfikatora Unwrapu VV. Zastosuję jeszcze raz ten modyfikator, aby Wam pokazać, jak wygląda rozkład tej tekstury. Jak widzicie, każda ściana tego sześcianu jest połączona z co najmniej jedną inną sąsiadującą ścianą sześcianu, dzięki czemu mam w miarę spójny rozkład i nie mam niepotrzebnych cięć, a też wszystko jest jako jeden element, czyli nie popełniłem żadnego błędu w tej sztuce. Stworzyłem na samym początku zwykły box, ale przekonwertowałem go na edytowalne poligony, ponieważ z takiego właśnie elementu będziemy korzystać. Taki model pozwala na zaznaczanie np. ścian, wierzchołków oraz krawędzi. Zaznaczmy może wszystkie krawędzie, które są w pionie tego obiektu. Stworzymy nową krawędź poprzez zastosowanie narzędzia Connect. Będzie ona stworzona dokładnie na środku zaznaczonych aktualnie krawędzi. Dokładnie na środku, przez środek wszystkich krawędzi będzie przechodzić dookoła naszego obiektu. Wszystko wygląda dobrze, ale jeżeli zdecydujemy się przesunąć tą krawędź, zobaczymy, że tekstura będzie wyglądać nie tak, jak byśmy chcieli. Zostanie zmodyfikowana. Znaczy większa ściana będzie miała tak jakby naciągniętą teksturę, a mniejsza tak jakby ściśniętą. Jak można to rozwiązać? Można rozłożyć teksturę ponownie, ale można też zastosować automatyczne narzędzia z modyfikatora Unwrap UVV. Ok, zobaczmy, jak wygląda rozkład. Rozkład wygląda w taki sposób, że została stworzona krawędź, ale ta krawędź została stworzona tam, gdzie pierwotnie się znajdowała. Czyli nie była brana pod uwagę po przesunięciu, a jedynie tam, gdzie była na samym początku. Aby to rozwiązać i dopasować wielkość do tekstury, wystarczy zastosować narzędzie o nazwie Relax. On dopasuje wielkość ścian do tekstury, dzięki czemu znowu tekstura będzie wyglądać tak, jakbyśmy chcieli. Jeżeli siatka będzie trochę skrzywiona, wystarczy zaznaczyć jedną z krawędzi i ustawić, aby była równoległa do naszej przestrzeni roboczej, czyli do tej szachownicy w tym oknie. W taki sposób. Czasem też może być przesunięta albo przeskalowana, dlatego warto też ją dopasować do naszej przestrzeni roboczej, żeby była dokładnie na środku i dokładnie rozmiarów naszej przestrzeni. OK. Możemy teraz zobaczyć, że wszystko jest dopasowane. Jednakże co jeżeli wiele razy chcemy przesunąć tą krawędź, albo mamy wiele krawędzi, czy za każdym razem musimy to naprawiać? Otóż nie. Jest opcja, ale trzeba to zaznaczyć, zanim się przesunie stworzoną nową krawędź. Opcja nazywa się Preserve UVs. Pozwoli to podczas przesuwania naszej krawędzi aktualizować też położenie tej krawędzi na rozłożonej UV-ce, czyli tam, gdzie jest tekstura. Dzięki temu możemy dowolnie ją modyfikować i wszystko działa dobrze. Dodatkowo jeszcze możemy zobaczyć, jak to wygląda na modyfikatorze, ale nie musimy już teraz używać Relaxa, bo zobaczymy, że rozkład jest dopasowany dokładnie do tej krawędzi, którą stworzyliśmy. I za każdym razem, gdy ją przesuniemy, też będzie zaktualizowana tutaj, jeżeli mamy zaznaczoną opcję Preserve UVs. Polecam dodatkowo przy używaniu narzędzia Connect używać opcji, ponieważ domyślnie zawsze tworzy jedną tylko krawędź przez środek. Natomiast można zmienić pozycję tej krawędzi w opcjach, można ustawić więcej niż jedną krawędź, można ustawić też pozycję tych wszystkich krawędzi na obiekcie, a także pozycję między tymi nowymi krawędziami, między samymi sobą. Więc w taki sposób można dodać więcej krawędzi i będzie to wyglądać tak, jakbyśmy dokładnie chcieli. A przynajmniej będzie bliskie tego, co chcemy. I czasem wtedy mała modyfikacja położenia nie zmieni tak tekstury. Jeżeli jednak chcemy, aby to było bardzo dokładnie dopasowane do miejsca, w którym wskażemy, wtedy korzystamy z innego narzędzia, które działa podobnie jak Connect, ale bardziej automatycznie. Nazywa się Swift Loop. To pozwoli stworzyć krawędź dokładnie tam, gdzie wskażemy na krawędzi, przez którą ma przechodzić. Nie zawsze przez środek, w dowolnym miejscu, gdzie wskażemy i gdzie klikniemy, tam zostanie przeprowadzona krawędź. Później nie trzeba jej na przykład przesuwać. Można też zastosować
to narzędzie z shiftem, ale z shiftem on zawsze znajdzie środek tego obiektu i przez środek przeprowadzi połączenie. Może też dopasować wygląd wymodelowany obiektu. Jeżeli mamy na przykład jakiś łuk, no to dodając shift loopa po środku tego łuku, ładnie go możemy wyprofilować. Jeżeli wejdziemy do modyfikatora, zobaczymy, że te wszystkie cięcia są, a tekstura wciąż wygląda ładnie, więc nie trzeba żadnych poprawek.